aby zjeść chleb, trzeba zboże zebrać z pól. Do tego służą kombajny, które pracują na silnikach diesla, a nie na elektrycznych bateriach ładowanych z tych aparatów. Tak było, tak jest i tak ma być. W innym przypadku nie będzie chleba. Z tych aparatów, proszę Państwa, chleba nie będzie. Zaprawdę mówię Wam, zanim powstaną elektryczne traktory i elektryczne kombajny, dawno znikną z pól tego typu aparaty. Mówię Wam, że tak będzie. Piękna Polsko, miodem i mlekiem płynąca ze swoimi wspaniałymi lasami, borami, jeziorami, górami, rzekami i oczywiście morzem. Dlaczego? Dlaczego ten twój krajobraz tak się zmienia? Kiciort podkusił ciebie tutaj, Polsku, abyś takie rzeczy stawiała, abyś takie wiatraczki stawiała tam, gdzie powinny być lasy, drzewa, zboże. Tymczasem powstają tego typu parki, tego typu ugrupowania nieznanych dotychczas urządzeń, które mają produkować bardzo dużo energii. Niestety tego nie robią. Produkują niewiele energii, są bardzo, bardzo awaryjne, a ich żywotność też nie jest zbyt długa. A zutylizowanie tego jest bardzo kosztowne. Nie mówiąc już o tym, że zbudowanie czegoś takiego. O, rany boskie, ile to CO2 trzeba zużyć, aby postawić taki aparat. Mało tego, najnowsze, proszę Państwa, badania z uniwersytetów chińskich i nie tylko, potwierdziły bardzo nieprzyjemny fakt. Otóż te wiatraczki, jeżeli jest ich trochę więcej, one są pożeraczami wiatru. Wiatr, który dmucha i spotyka się z takimi aparatami, z takimi patentami, traci na sile. W takich miejscach, gdzie właśnie te wiatraczki stoją, robi się sucho i zmienia się naturalny klimat. Wszystkie pyłki nie fruwają tak jak zawsze. Zmniejsza się liczba nie tylko ptaków, które kolidują z tym, ale również roślin, które nie mogą się odpowiednio rozmnażać, gdyż te wiatraki są naturalną barierą wyciszającą wiatr. Ale o tym się bardzo niewiele mówi. O tym się w ogóle nie mówi. Tutaj się ciągle jeszcze tą zieloną ideologię preferuje. Ciągle utwierdza się ludzi w przekonaniu, że to jest przyszłość, że to są aparaty, które zapewnią nam tanią i w dużych ilościach nam potrzebną energię. Taka rzecz jest, proszę Państwa, niemożliwa. Jedna atomowa, porządna taka fabryka, proszę Państwa, prądu produkuje tyle tej energii, ile setki tysięcy takich oto, proszę Państwa, wiatraczków. Kto takie historie tutaj zakłada i dlaczego? No niestety, na te pytania musicie sobie sami odpowiedzieć. Thank you.
tych bateriach ładowanych z tych aparatów. Tak było, tak jest i tak ma być. W innym przypadku nie będzie chleba. Z tych aparatów, proszę Państwa, chleba nie będzie.